pamiętacie, na początku wczoraj poganialiśmy trochę na dwa zestawy z talerzówką po Rzepaczycku. Dzisiaj już właśnie przyjechałem sam. No i też postanowiłem, że wam coś nieco opowiem o tej talerzówce Rolmaco. To dlaczego wybór padł na nią i dlaczego taki zakup, a nie inny, to myślę, że wytłumaczę już potem, jak będę w traktorze. Szkoda mi czasu, żeby się tutaj skupiać. Natomiast jedna rzecz, która mnie tutaj niestety, ale drażni, i teraz pytanie do użytkowników tego typu wału tandemowego, czy też wam na mokrzejszej, ja nie wiem, czy to mokrzejsza glina, nie wiem, czy można tak to nazwać, bo jak sobie wejdziemy, to nic się tutaj tak naprawdę nie lepi. No, gleba jak gleba, nie jest to po deszczu, wczoraj cały dzień słoneczny, no i to cholerstwo okleja się na tym wale. Nie wiem, czy może za mała średnica tych wałków jest. No tutaj mam taki znak zapytania, dlatego pytanie do wszystkich, którzy użytkują tego typu wał. I za chwilę mi tutaj przywiezie szpadel, więc będę musiał sobie to oskrobać, bo cały czas się to okleja i ta robota nie idzie tak jak trzeba. Słuchajcie, talerzówka Rolmaco, 5-metrowa, szóstkę tak naprawdę nam sprzątnęli spod nosa. Choć wcale nie myślę, że to byłby zły zakup. Znaczy nie jest zły zakup, jeżeli chodzi o 5-metrową. Bo mamy tutaj troszeczkę inny układ podcinania talerzy. Zupełnie inny kąt. Ta słupica razem z piastą powoduje, że ten talerz na większej powierzchni jest jakby pochylony i ta powierzchnia podcinająca jest dużo większa jak w podstawowych piastach. Taka ciekawostka w Rolmaco, nawet nie wiedziałem. Generalnie gdzieś to z Waderstata jest trochę skopiowane, tak przynajmniej domysły do mnie doszły. Talerzówka, słuchajcie, ciężka, bo waży nieco ponad 7 ton razem z wałem, więc szczerze wam powiem, no jest co ciągać. I te 270 koni, tak jak tutaj na tej glinie, to powiem wam, że naprawdę ma z nią co robić. Nie da się tego ukryć. W 6 metrach pewno też by sobie dała radę, natomiast problem byłby tego typu, że do naszej 215 już te 6 metrów mogłoby być za duże. A tak, w razie czego jest jakiś traktor na zapas, który można byłoby podpiąć, więc akurat. Koła podporowe z przodu, nie wiem, czy akurat tak duże są tutaj potrzebne i wymagane. Takie producent tutaj zastosował, więc jak już są, to niech będą. No i oczywiście ten wał tandemowy, który dla mnie no jest chyba wałem uniwersalnym na wszystkiego typu gleby, a w szczególności na pewno na te słabsze piaskowe, bo tutaj nic się raczej wydarzyć nie powinno. Talerzówka, jak sami dobrze możecie zauważyć, jest masywna, naprawdę no waży. Widać to nawet w oczach, że to już jest waga, więc no też taki był zamysł, żeby ta maszyna była ciężka, no bo w suszy niestety, ale jest trochę lipa, jeżeli chodzi o uprawę naszych gleb. No tak po części mogę wam mniej więcej zobrazować. Dużo szczegółów jeszcze nie powiem, bo tak naprawdę przyuczamy się do niej, oswajamy, więc to myślę, że po kilkudziesięciu hektarach będzie można coś więcej powiedzieć. Jedno jest pewne, mam nadzieję, że się nie zawiodę po raz kolejny na polskiej marce i że dokonałem właściwego wyboru. Ale czy tak będzie, to myślę, że najbliższy sezon, kolejny sezon dopiero nam odpowie na to pytanie, czy było warto pójść tą polską markę. No ja nie czekam, jadę po ten szpadel, czyścimy wały i potem wam pokażę, jak to pracuje już ciągnika. No dobra, trochę przejechałem, widzę, że już jest wszystko ok. To jednak podstawą w tej talerzówce na pewno jest prędkość. I druga rzecz to taka, aby się na tych wałkach tam w środku nic nie lepiło. No bo tu wtedy się dzieją, mówię, cuda, okleja się. No niby miał być to wał uniwersalny, ale tak jak patrzę po strukturze glebowej, chyba nie ma wału uniwersalnego, tak żeby na każdą glebę był dobry. Podejrzewam, że jak byłby taki daszkowy, to byłoby jeszcze gorzej. Także na razie robotę to robi. Powiem wam szczerze, że ta siódemka przy tych 5 metrach, i ja też wcale nie robię głęboko, bo to jest tak naprawdę tylko delikatne podcięcie, tak żeby samosiewy sobie tutaj poschodziły. I ta siódemeczka ma co ciągnąć z nią tutaj. Naprawdę. Zresztą widać nawet, jak się fajnie koła tutaj grzebią teraz pod górkę.
że 6 metrów to tak byłoby już no z bólem na te 270 koni. A tak to śmiało możemy sobie pojeździć nawet troszeczkę szybciej do 14 na godzinę. A więc tu prędkość też, no, jak wspominałem, ma dość spore znaczenie. Także no chyba nie żałuję tego metrażu. Wiadomo, że po suchym ściernisku można byłoby się pokusić, no i tam dałby radę w suchym roku, no ale nie mamy takiego roku, aby każdy był sobie równy, więc trzeba jakoś tutaj poprawkę na to wszystko sobie brać. Fajnie, ta siódemka naprawdę jest zwrotna, prawie że w miejscu zawracamy, nie muszę jakiś ósemek kręcić i wcale szeroki poprzeczniak też nie wychodzi. Co do samej talerzówki, słuchajcie, jeszcze to powiem tak, ważne było dla mnie to, że ten wał jezdny, znaczy wał jezdny, sorry, co o czym ja tutaj pierdzielę, wózek jezdny jest po środku, między jednym wałem a drugim wałem i ten środkowa sekcja jest z tyłu. To jest wtedy jeszcze lepsze dociążenie, bo można byłoby wziąć konfigurację taką, że mamy całkowity wał w jednej linii i koła podporowe, koła jezdne, czyli ten cały wózek jest po środku i dopiero idzie wspólny jeden wał, ale wydaje mi się, że to jest lepszym rozwiązaniem. To ta talerzówka jest dużo bardziej stabilniejsza wtedy. No i przede wszystkim samo to ten zamysł, że te wózki jezdne już nie są z tyłu, czyli ta talerzówka nie skacze, bo jak miałem tego Fernanda na tych testach, no to tam już za szybko sobie nie pojeździliśmy niestety. Taki to był mankament. Może tak to robi robotę. Ona też jest dość płytko ustawiona i te talerze próbują ją ciągnąć troszeczkę na lewą stronę w tym wypadku. Chociaż może też dlatego, że skłon był. Znowu grzebiemy się tutaj pod góreczkę. Ale fajnie sobie tutaj traktor dobiera obrotów, zwalnia jak potrzeba, żeby nie zatrzymać maszyny, tylko iść mimo wszystko do przodu. Także to jest jednak duży plus skrzyni automatycznej. Chociaż też jej się trzeba nauczyć, nie mówię, że nie. Dlaczego w ogóle, słuchajcie, padło na Rolmaco? Dlaczego, może od tego zacznę, dlaczego znowu padło na polski sprzęt? Choć się zarzekałem, że już nigdy maszyn uprawowych tutaj naszych rodzimych nie będę kupował. No ale no co by nie patrząc, słuchajcie, to jednak cena. Cena robi swoje. Powiem wam szczerze, że rozglądałem się naprawdę za czymś używanym. Też nie jest tak, że musi być nowe i tylko nowe. No i szczerze powiedziawszy, to co oglądałem jakoś nie przykuło mojej uwagi. No bo to są już najczęściej maszyny 5-6-metrowe. To już są maszyny, słuchajcie, które nie stały. O, może w ten sposób. Nikt ich nie kupował na gospodarstwo 100 hektarowe. To już musiało jechać i to musiało robić. Więc czy to był Horsch, czy to był Kun, czy jeszcze inne talerzówki, no to widać było po nich, że one już no, swoje w życiu zrobiły. Więc no pytanie, czy chcemy maszynę, z którą mamy się znowu denerwować, czy chcemy maszynę, która będzie nam w spokoju pracować i będziemy po prostu mogli tą pracę wykonać bez jakiejś tam spiny, że coś się zaraz wydarzy, że piasta to, tamto i wiecie jak jest. Dlaczego padło w ogóle na Rolmaco, a nie na przykład na innych producentów? Rozmawiałem i z Mandamem, i z Granosystemem, i chyba Agromaszem, i jeszcze było kilka różnych. I tak analizując sobie wszystko, no to wiadomo, część osób miała coś na placu, część musiała dopiero wyprodukować. Tam nie były duże terminy, bo to tam kwestia 2-3 tygodni, praktycznie maszyna byłaby gotowa do odbioru, więc to też nie jest jakiś tam tragiczny termin. Natomiast no tutaj akurat z Agrolexem z Pyrzyc udało się nawiązać bardzo fajny kontakt i poszli też mi trochę na rękę, bo nie ukrywając, zależało mi na finansowaniu tej maszyny, no bo nie byłem w stanie, czy tam nie byliśmy w stanie jej
jednorazowo pokryć w całości i trzeba było coś tutaj kombinować tak, aby był wilk syty i owca cała, dlatego tutaj Agrolek zaproponował bardzo fajną, fajną ofertę z ich strony. O, tak to nazwę, nie będę zdradzał szczegółów, bo to są zawsze jakieś tajemnice handlowe, ale po prostu udało się dogadać, tym bardziej nie jest daleko do Pyrzyc, to druga rzecz. No i trzecia rzecz, mieli maszynę dostępną od ręki na placu tak naprawdę. I tutaj od razu fajnie doradztwo, podpowiedziane co i jak, no i przede wszystkim też to, że tych maszyn zostało już u nas trochę sprzedanych i gdzieś już to jeździ. Druga rzecz jest taka, że wiele osób, a weź spróbuj Rolmaco, naprawdę fajna maszyna, no i samo to, że gdzieś tam Mateusz Kulecki też dał się namówić na tą talerzówkę tej firmy. U niego to chodzi i tak mówię, no dobra, no spróbujmy, tak? No i jeszcze ta cena nie była jakoś tam wygórowana, może nie należała do najtańszych, jeżeli chodzi o rynek polskich producentów, ale sądząc po samej maszynie, myślę, że chyba jest warta tych pieniędzy. Wszystko się dopiero okaże podczas eksploatacji, skoro mi producent mówi, że na tyle sprzedanych maszyn, na tyle lat, jeszcze żadna piasta nie wróciła, nic nie pękło, nic nie trzeba było spawać, no to już mnie w jakimś tam stopniu przekonuje. I użytkownicy też mi to samo potwierdzali. A zawsze dobrze wiecie, że najgorszym problemem w tego typu maszynach są elementy, które się zużywają, tak? No wiadomo, talerz wymienimy, no nie da się tego ukryć. No ale piastę, tu już jest problem, bo to w większości przypadków piasty były spawane razem ze słupicą. Tego, jak nie wykręciłeś w całości i nie pozbijałeś, to po prostu się tego łożyska wymienić nie dało. I to jest cały mankament. Tutaj jest o tyle dobrze, że ta piasta jest przykręcona na śrubę i mam nadzieję, że nawet jeżeli coś się odpukać, nie daj Boże, wydarzy, to ją po prostu tylko odkręcimy, zrzucimy i łożysko da się szybko wymienić, jeżeli już będzie taka potrzeba, tak? Ale no, myślę, że chyba takiego problemu w najbliższym czasie mieć nie będę. A co z naszymi dotychczasowymi talerzówkami? No jak widzicie, Mandam wczoraj pracował i wcale nie odbiega tutaj z jakością pracy od Rolmaco. Zresztą no, w tak wilgotnej glebie myślę, że tu nie ma co się mierzyć, bo jaką byśmy talerzówką nie pojechali, to każda zrobi robotę. Natomiast Grano System czeka na nowe piasty, na przedni rząd. Postanowiłem, że damy jej jeszcze szansę. I ten pierwszy rząd tych piast, łącznie z talerzami i z nową słupicą, wymienimy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli to się sprawdzi i tył będzie mocno siadał, to wymienimy być może w przyszłym sezonie jeszcze tył. Bo i tak, nie, no jakby nie patrząc, te dwie, trzy talerzówki u nas pochodzą. Nie wiadomo, czy tą się da w orkę mokrą wjechać i coś pouprawiać, a zawsze tą czterometrową na wieszaku coś tam jesteśmy w stanie pod rzepak doprawić. No nie wiem, różne mogą być sytuacje, różne są kawałki, dlatego lepiej jeszcze jakiegoś tam malucha mieć w zanadrzu. No tym bardziej, że samo to, że talerzujemy we dwóch, a teraz nawet możemy talerzować we trzech, więc te wszystkie ścierniska po zbożach, jesteśmy w stanie szybciej dużo zrobić teraz, więc dużo szybciej zrobić, jakiego się jąkam w tych swoich zeznaniach. Więc no, taki mam zamysł, żeby to po prostu jeszcze chodziło. Nie szykuję nic na sprzedaż, bo uważam, że to się jeszcze może przydać. W Mandamie mam nowe piasty, więc mi trochę jej szkoda gdzieś tam wypchnąć. Znaczy nowe, no nowe po 17 roku, ale bezobsługowe, więc tam się jeszcze nic nie wydarzyło z nimi. I w sumie byłem blisko, żeby jeszcze tam się gdzieś na Mandama skusić, ale no nie wiem. Mogą mieć do mnie potem ci przedstawiciele handlowi, dealerzy, producenci pretensje, a czemu wziąłeś od nich, a nie od nas? No nie wiem, no po prostu podpasowało mi to bardziej, no. I tyle w temacie, nie mam zamiaru się nikomu tłumaczyć, bo już miałem też takie telefony, a bo gadaliśmy, a wystawiłeś i trzeba było naszą brać, to tamto, tamto, to. W ostateczności to ja podejmuję decyzję, co kupuję i nikt mnie do tego nie może niestety zmuszać, ani brać mnie jakoś tutaj pod włos, bo gadaliśmy. No z każdym rozmawiałem, próbowałem uzyskać cenę, ofertę i tak dalej, więc no... Tak to wygląda.